Bardzo ciekawa rzecz, bo wczoraj sobie zostawiłam z moich lakierów monofazowych pędzelki na opakowaniu, dosłownie na chwilę, ale to wystarczyło, żeby sobie przy okazji ubrudzić moje opakowanie. W każdym razie na drugi dzień przychodzę i chciałam sobie to wytrzeć cleanerem. I co się okazuje? Okazuje się, że się po prostu nie da. Tutaj te lakiery mi wyschły. Także tutaj bierzcie sobie to też pod uwagę, że jeśli zostawicie sobie odkręcony lakier lub niedokręcony lakier, na przykład na noc, na drugi dzień możecie spodziewać się właśnie takiej niespodzianki, że ten lakier wam wyschnie. Może nie cały, tylko gdzieś tam przy boku, przy tych tutaj obrzeżach, lakier może wam wyschnąć. I do tego wcale naprawdę nie trzeba żadnych lamp UV. To się stało tak po prostu samoistnie. Także taka tutaj jest w zasadzie niespodzianka. Powiem wam, że nigdy nie zdarzyło mi się to też z innymi lakierami, a tych lakierów mam sporo. Mam lakiery różnych firm i pierwszy raz w zasadzie spotkałam się z czymś takim, że właśnie monofazówki, jeśli odkręcimy je, zostawimy je sobie odkręcone, to nam po prostu siłą rzeczy wyschną.